Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Chciałem sprawdzić dzisiaj, czy umiem jeszcze nagrywać na YouTube'a gry, bo chcę nagrywać gry na YouTube'a. I jestem w swojej komfortowej pozycji. Będę nagrywał dzisiaj Need for Speed Hot Pursuit Challenges, jak widzicie, po tytule. Nie muszę tego wcale mówić. Nie muszę mówić, w czym witam, bo wy widzicie, ale jednak taki pomysł miałem, żeby o tym powiedzieć. Eneba.com to najtańszy market z ponad 10 tysiącami cyfrowych produktów, których zainteresowanie i repertuar cały czas rosną, by spełnić wasze gamingowe oczekiwania. Serwis zapewnia najgorętsze oferty na rynku wszystkich tytułów, nowych lub starych, a dzięki doskonałemu wynikowi Trustpilot możecie mieć pewność, że zabawa będzie kontynuowana bez żadnych problemów. Według Eneby klient nie powinien się martwić, czy jego kod zadziała, czy nie, dlatego oferuje wsparcie Live 24/7, aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane z zakupem. Zachęcam do skorzystania z mojego kodu rabatowego, który zawsze zapewni dodatkowe 3% zniżki i używając go możecie troszkę mi pomóc. Polecam również zgarnąć zniżkę 1 euro za pierwsze wydane 10 euro rejestrując się z mojego linku w opisie. Ostatni odcinek z Hot Pursuit był 3 miesiące temu, ponad 3 miesiące temu, prawie 3,5 miesiąca temu, czyli bardzo dawno względem jakiegokolwiek nagrywania serii z Need for Speedów i zobaczymy, jak przyjmie się ten odcinek. Względem tego będę wiedział, czy nagrywać dalej, czy nie. Oczywiście mógłbym nagrywać dla 10 osób, czy dla 50 osób, ale chciałbym jednak, żeby serie na moim kanale, mimo tego, że są to gry, to żeby te serie szły do góry, żeby mój kanał szedł jakkolwiek do góry, a jeśli nie będzie postępu, to znaczy, że coś jest nie tak. To znaczy, że na przykład trzeba to robić na live'ach, a inne rzeczy zostawiać na odcinki, rzeczy, które są bardziej pożyteczne, czy które są bardziej sensowne, tak? Które są bardziej, nie wiem, korzystne dla kanału, dla mnie i dla was jako widzów, no i ogólnie dla rozrostu, czy dla... No bo nie chcę stać w miejscu, nie? Jakby o to chodzi i stwierdziłem, że to będzie najlepszy pomysł, także zobaczymy, nie? Zobaczymy, jeśli oglądacie i chcecie więcej odcinków, to zostawcie łapkę w górę, miło by było, komentarz też i wchodzę do Hot Pursuit, zobaczymy, co tam będzie teraz ciekawego, bo dawno w tej gierce nie byłem, i dawno nie robiłem tu nic ciekawego. Ogólnie to wypadałoby chyba wyłączyć muzykę, ale nie zrobimy tego, ona sobie będzie leciała w tle. No cóż, najwyżej mi zdemonetyzują. I teraz robimy sobie Everything's pretty simple and nice this time. A smooth white truck, take a break, mind your other business. Czyli teraz mamy taką szeroką, prostą trasę. Teraz to musimy po prostu się zrelaksować i przejechać samochodem, nie przejmować niczym praktycznie. To jest dla rozluźnienia pierwszy wyścig. Co my tutaj mamy? Czy to jest SL500? Czy to jest dokładnie tak? SL500 AMG i jedzie mi oczywiście coś za oknem. Oj, 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 ale słaby start. Ale dałem sobie nitro. Ok, mamy Z8. Jadę na automacie na razie i mamy tu dość dobrych przeciwników, w sensie, no wiadomo, tych... Co oni zrobili? Czym to się patrzy? Nie, no ja nie chcę, żeby mi fory dawali. Co to ma być? Okej, okay, więc startujemy ten wyścig. Po raz trzeci. Po raz trzeci też słaby start. Nie no, raz zrobiłem dobry. Raz zrestartowałem dlatego, że trochę mi się pomyliło. Potem zrestartowałem, ponieważ przegrałem. Takich mamy tutaj mocnych przeciwników. No i teraz postaram się go wygrać. No i co jest ciekawe w tym momencie, to jedziemy jednym z najsłabszych aut w całej stawce, jeśli nie najsłabszym, ponieważ mamy zaledwie 302 konie mechaniczne, bo ja na początku myślałem, znaczy zobaczyłem, że to jest SL500, ale gdzieś w głowie zapomniałem, że istnieje coś takiego jak SL55 AMG, czyli samochód, który tuż po tym ma już 5,5 litra, no i ma prawie 500 koni. No i ten ile może mieć? No patrzcie, też 5, no 5 litrów w sumie, więc jest tutaj o te pół litra mniej. No tam z cylindra troszeczkę mniej, prawda, troszkę mniej koni, no i wychodzi, że mamy tutaj 302 konie i 339 newta. No tak niedużo, ale samochód też waży, no wydaje mi się, nie za dużo, patrząc po jego gabarytach. Przez to też mamy ciężki silnik na przodzie i lekki dość tył. Nie jestem przekonany, jak lekki jest, ale no, wydaje mi się, że na pewno jest lekki względem przodu, który ma V8. No i niekiedy to auto wpada w poślizgi tutaj w gierce. Natomiast o co mi chodzi, to na przykład to, że mamy, jedziemy, no, samochód zbliżony wagowo, powiedzmy, tak mi się wydaje, BMW Z8. Ono również ma spory silnik, bo to jest silnik, ała, dziękuję bardzo, to jest silnik 4.9, nie 5 litrów, bo tam jest 4.941. Gdyby było przekroczone 49, gdyby było już powyżej 50, chyba gdyby było 50 przekroczone, czyli 51, to wtedy moglibyśmy mówić tutaj o 5 litrach, a mamy 4.9 litra, no i tam jest tych koni bodajże 390 coś, no pod 400, nie? 393 czy tam 4. No i w takim też wypadku, no wiadomo, że mocą się nie jedzie. Ej, no panie policjancie, daj mi to wygrać, proszę.
można w ogóle sobie włączyć w ustawieniach łatwiejsze boty. I wydaje mi się, że niekiedy tutaj, na odcinki, mogłoby to być spoko, ponieważ powtarzanie wyścigów non-stop jest mega uciążliwe. I jeszcze jak mi tutaj policja przeszkadza, a nie przeszkadza moim przeciwnikom... Nie przeszkadza moim przeciwnikom. To jest to mega, mega niewygodne, a moje auto się niszczy w tym momencie, ponieważ z niego tutaj się dymi. To oznacza, że jak będzie za późno, to może się okazać, że ja tego nie wygram i jeszcze nie dojadę do mety. Natomiast, no nie spodziewajmy się tego na razie, tylko spróbujmy tutaj wyhamować, bo tutaj ciężko, ciężko policję przy okazji zastopować. I jest teraz szansa wyprzedzić naszego Holdena tutaj, który z policją... No i nie wiem, czy to jest oskryptowane, że one tak teraz się zachowały, te samochody. Czy tak po prostu miało być, że ja to jednak wygram tym razem. W takim spektakularnym może trochę wydaniu, bo ten samochód tutaj nieźle sobie po tej mapce całej polatał. I ja teraz tutaj postaram się ładnie wyprostować z nitrem. Właśnie o to chodziło, żeby trochę tego nitra nazbierać. I pojedziemy... Nie, proszę, nie. Czemu on taki ma power na końcu? No zobaczcie, co to jest. W ogóle nie mogę, no. Nie mogę, dobra. Okej. No tutaj nawet, pół sekundy mamy, pół sekundy mamy gorzej. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Teraz to już musiałem z Perfect Launchem. I nie będę was całym tym wyścigiem męczył po raz kolejny. Co to ma być? Za co to jest, jak ty wygrałeś poprzedni wyścig, gościu? O, mamy dobrą nutkę. No to teraz skupienie. To jest nasz największy przeciwnik. Największy rubber band w tym wyścigu. Vauxhall Monaro VXR. VXR to jest najmocniejsza edycja, z tego co wiem. Monaro. I mnie to nie obchodzi, bo ja to mam wygrać. Dobra, skupienie. Ej, on jest nienormalny. Dobra, patrzcie co się dzieje. Może to go zatrzyma. Trochę go wstrzymało. Ej, dobra. Mamy końcówkę ostatniego okrążenia. Tu nie ma blokady, jedziemy tędy. Mogłem jechać skrótem w sumie, ale nie chciałem skoczyć. Dobra, jedziemy teraz do skrótu. Tam jest policja, ale to nic. Może nam nie przeszkodzi aż tak bardzo. Kuźwa, przeszkodziła. Ale będzie teraz walka pod koniec. Patrzcie, co się dzieje. Patrzcie na mapkę. Jedziemy górą. Nie, on mnie wyprzedzi. Patrzcie. Nie, proszę, błagam, nie. Dobra, jest 20 minut i ja dopiero zrobiłem pierwszy wyścig, a gościu dojechał za mną dosłownie pół minuty, tak jak ja za nim. Bo tu pod koniec dostaję takiego speeda. No to jest trochę niefajne, ja tego rubber bendingu takiego nie lubię. Rubber bendingu, ale to nic, dobra. Kolejne zawody to jest M539. Look at this black. Okay, isn't it perfect? Get in and make sure to reach the finish line before the dust settles. Okay, słuchajcie, sprawa jest taka. Siadamy we 3.9, wszystko jasne, ale ja mam teraz propozycję, bo ja tu cały czas powtarzam i mamy 21 minut, powtarzam, żeby w ogóle coś przejść. Czy nie sądzicie, że fajnie byłoby to poprzechodzić na live'ach? Jeśli oglądacie od tej pory, swoją drogą dziwne ma światła, jedziemy tak naprawdę Z8, jedziemy M539, jedną z najlepszych, najpiękniejszych, najciekawszych BMW, jakie kiedykolwiek powstały. Takich ideałów, czy samochodów, które ludzie bardzo chcieliby mieć. Samochodów kultowych i klasycznych, samochodów z dużą mocą, z pięknym brzmieniem silnika i z piękną historią. Ale dobrze, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, czy słuchajcie, nie chcielibyście tego na live'ach? Jeśli tak, to powiedzcie mi hashtag live i ja będę po prostu w trakcie, kiedy mogę zrobić odcinek, to będę siadał i robił live'a, a pojedziemy prosto. Co prawda pewnie lepiej było pojechać w prawo, ale pojedziemy prosto. Patrzcie, kiedy mogę zrobić, nagrać odcinek, to po prostu zrobię live'a, nie? I będziemy sobie przechodzić na live'ie razem. I będzie fajnie, i będziemy tam sobie coś mówić, i będziemy śpiewać, i w ogóle będziemy, piosenki będą lecieć. Ja się będę cieszył z wami, wy ze mną. Pozytywnie, aż za bardzo, nie? Nie, ale tak pomyślałem, że w sumie czemu by tak nie zrobić, skoro... I tak to powtarzam, a tak to byście się emocjonowali ze mną, widzielibyście co się dzieje, moglibyśmy sobie pogadać o samochodach. Teraz jakbym czegoś nie wiedział, bo no, nie przygotowuję się, nie czytam sobie wszystkich samochodów, jakie są tutaj w środku, czy nie czytam czym będę jechał, tylko po prostu w trakcie sobie coś tam czytam, to byśmy sobie razem czytali, czy razem byśmy sobie dywagowali na temat tych samochodów. I to jest myślę nawet lepszy pomysł niż taki odcinek prosto ode mnie. Tylko no właśnie, też fajnie byłoby jakieś filmiki nagrywać na kanał, ale no to na przykład wiecie, tak jak nagrałem filmik o tym, że to powstaje. Bo gameplaye teraz na YouTubie ogólnie
w postaci takiego surowego gameplayu, to się nie sprawdzają. Dlaczego się nie sprawdzają? No dlatego, że po prostu ludzie wolą jakby emocjonować się live i dowiedzieli się tego po latach, że kurde jednak wolimy, żeby no... żeby mieć emocje live, tak, a nie dopiero obejrzymy sobie odcinek, tam można to wszystko zmontować, tak dalej, wyciąć i też fajne akcje by wychodziły na live'ach i z tego na przykład byłyby jakieś shorty na kanał. To jest dobry pomysł. My to przejechaliśmy niezbyt dobrze, ten samochód się kieruje i też wiem, że w rzeczywistości to jest taka driftuwa, w sensie to nie jest samochód na tor, to nie jest samochód do ścigania się, choć jest szybki, to bardziej do latania bokiem, do takiego, ma sprawić fun, nie ma być mega wyścigową, od tego są inne auta wyścigowe, nie sportowe tylko. I mamy Minor Scratch, czyli taka mała obcierka. Do the cops over city even have a license? Go teach them some real driving. Okej, okay, uczymy policji jak jeździć i może niedługo przejdę na manual, ale na razie nie, bo skupienie tutaj w tej grze... O proszę. Więc idziemy XKR-kiem, Jaguarem XKR Coupé i w tym momencie ten oto samochód, no, który właściwie wpasowuje się we wszystkie ramy, w których jeździliśmy do tej pory, czyli tamte 4 litry, V8, 350 koni, no, taki klasyczek. Jest samochodem, który bardzo lubię, dobrze wspominam, bardzo go lubię też z wyglądu i ten samochód wcale nie jest drogi w rzeczywistości, w sensie, wiadomo, że kto chce mieć taki samochód dzisiaj, kto chce kupić sobie XKR-a, wydawać na części, wydawać na... nie wiem, jakiekolwiek naprawy, wydawać na eksploatację tego samochodu, no niewiele jest takich osób, a jednak, no i też jest nowszy XKR, tak? Ten z 2007, powiedzmy, to jest już samochód, no, że tak powiem, wyższych standardów, ale to jest taki klasyk, to jest definicja Jaguara poniekąd, jeszcze XKR szczególnie, bo oczywiście mamy różne tam wersje XK i teraz co ja mogę, jak będę w nie wjeżdżał, to o to chodzi, czy nie? Chyba nie. I o to mi chodziło, żeby boka zrobić fajnego tutaj. Patrzcie, co się dzieje. Wyobraźcie sobie tak na żywo takim Jaguarkiem. No przecież to by było cudo. Ale dajcie mi tę policję. Co ja mam je po prostu ten? Mam je dotykać? Dotknijmy jakąś policję. Aha, mam je uderzać po prostu. No tak. Znaczy, chyba niekoniecznie tylko uderzać. Zaraz zobaczymy. No nie, bo znaczy, chyba, że tamtą już dotknąłem wcześniej, jest taka szansa. No ale to co, weryfikacją naszego challenge'u będzie oczywiście stadion. Zobaczymy, co my tu mamy zrobić, mamy jakby je uszkodzić, mi się wydaje. To jest nasze zadanie teraz w tym momencie. No raczej tak, raczej tu chodzi o uszkodzenie ich. No a jak je wyeliminujemy, no to też dobra nasza, no nie? Ale tutaj wyeliminowaliśmy wszystkie, no i dalej to są trzy, więc wydaje mi się, że po prostu muszę w nie mocno wjeżdżać i wjechałem od przodu, co było chyba najgorszą możliwą opcją, albo to są po prostu wykroczenia, no ale wykroczenia już zrobiliśmy z 15 wykroczeń, więc na pewno nie o to chodzi. No i teraz co zobaczymy, wjedziemy w tą na przykład. No i tu chodzi, żeby ją uszkodzić, dobra, czyli musimy po prostu... No, musimy po prostu uszkodzić 15 radiowozów. No daj to spokój, jadę sobie, no... Tak, zacząłem uderzyć nawet tyłem albo przodem po prostu, tak jak teraz i też jest okej. Okay. Musimy też pamiętać, że nasz samochód ma jakiś tam stan zdrowia, który się... ale poszedł... który się nieustannie tutaj zmienia. No i kiedy będą posiłki, nie wiemy, natomiast wiemy, że możemy im tu trochę zaplątać, przez co będę miał takie pole do uderzania policji, zobaczcie. Cyk. A, tam już uderzyłem wcześniej najwidoczniej. Sprawdźmy, czy ta też jest uderzona. Tej zrobiłem swoją drogą tego. No. Nie rama, tylko jak się nazywa... Pit? No, no, zrobiłem jej, kurczę, ten manewr policyjny. No, pit chyba, pit maneuver. Dobra. Fajnie, tylko że ja chciałem w policję, a nie w... O, trzeba w nie uderzać, kurde. Jak byłem mały, to mi ktoś powiedział właśnie, że w Most Wanted to trzeba policji wjeżdżać w dupę. No i tak też, nie no, tak nie robiłem, ale teraz tak robię. I swoją drogą, no myślę, że jeszcze po tym jeden... O, dobra, dobra, dawaj. I co, i tu się nie zaliczy? A, zaliczy się, no to fajnie, to możemy zawrócić i tam są jeszcze trzy. To jest dobry pomysł. Czy nie możemy, bo one się przegrupowały, no to świetnie. O, dziewiąta jest, teraz dyszka. Aha, tam już... I skąd ja mam wiedzieć, którą już miałem uderzoną? No to jest właśnie ten problem. Ale no widzicie, tutaj dedukcją, bo dawno nie grałem w Most Wanted. Już zapomniałem, co oznacza konkretny jakby
konkretna informacja na ekranie i muszę się po prostu do tego przyzwyczaić. No nie rób mi pita. O kurde, to było dość agresywne i takie brutalne, bym powiedział. No ale zobaczcie, jak fajnie by się to wszystko robiło na streamku. Ale nie, no w USA to... Dobra, bo ja się chciałem ich tu wyśmiać, że mnie nie złapią, a widzę, że tutaj się już powoli do tego szykowali, żeby mnie przyskrzynić. I zobaczcie, że mój samochód, mimo tego, że mam zderzyć się z tam, powiedzmy, tymi 15, to mój już powoli dochodzi do skrajności, znaczy do skraju wytrzymałości. O, jest to też skrajność poniekąd, ale jest to skraj wytrzymałości tego auta, a tego byśmy nie chcieli, żeby doszło do kompletnej destrukcji mojego pojazdu, więc tu sobie zrobimy oczywiście, nie wlecimy w ścianę i to tak z całej mańki. Chociaż... no, nie było tak źle. Hej. Hej, mała. Zapraszam cię do tańca. Tańc, cyk. Jak tu skoczymy? Przód powinien być no, teoretycznie cięższy. No, jest delikatnie cięższy, ale nie jakoś strasznie. I teraz co? Mamy za minutę 25 dopiero backup. Czyli musimy po prostu zniszczyć tą, pojawi się kolejna, zniszczyć kolejną i tak dalej. No to nie jest jakoś super, ale... cóż my możemy, no nie? Cóż możemy zrobić w obliczu tego, co się stało w obecnej sytuacji? No nic, musimy po prostu... I co, nie została zniszczona, tak? To mi chcecie powiedzieć, że nie została zniszczona. A może pączek cię wciągnie, co? Lubisz pączki? Chodź, no sam chciałeś. I jedź w tę blokadę, proszę cię, jedź w tę blokadę, prosto, dobrze. I tutaj w tego, cyk. I teraz zaraz sobie zawrócimy. Patrzcie, tak się właśnie robi. I jeszcze ostatnia jest tutaj. Świetnie. Przecudownie. Dobra. I w takim też wypadku tu mamy, tu teraz sobie zdobędziemy, że tak powiem, miejsce do ucieczki. Robimy tak, ona zostaje zniszczona i my teraz, uwaga, uwaga, bo ja nie wiem, co chcę zrobić. Już wiem. Tutaj zaraz będę miał kryjówę. Nie będę miał, bo mi się pomyliło, ale mógłbym mieć. Przydałoby się, żeby tutaj była. Czemu ona tam cofa? Czemu ona tam jedzie na wstecznym? Dobra, nieważne, jedziemy do mojej ulubionej kryjówki najwidoczniej i mamy bardzo ładny deszcz w tym momencie. Pojedziemy z... no jak nie... To jest mój klasyczny właśnie na żywo, żebym tak nigdy nie zrobił. Że jak nie wiem, czy jadę w prawo, czy w lewo, to pojadę po prostu prosto. Dobra. I teraz tak, tutaj na lewo. Na lewaśkę. I do mojej ukochanej kryjówki. Ja nie wiem, uciekłem w życiu chyba za pośrednictwem tej kryjówki z 15 razy. Oj. Jakie 15? Z 50. Zapraszamy. I to wydarzenie uznaję za skończone, ale było dość brutalne, gwałtowne i narywiste, porywiste. Natomiast nic w tym złego nie ma i myślę, że jeszcze jedno na koniec. Ile nam w ogóle tu wszystkich? Ile mamy wszystkich? 52, tak? No to myślę, że sporo na live'iki by tu starczyło, a następny byłby Time Trial. You always race, but never chase. Never doubt about how it works from the other side. Do you think you have the potential to be the cop? Czyżbyśmy mieli szansę jechać samochodem policyjnym? Sprawdźmy to. Never doubt. To jakiś filmik. Patrol members be advised. A suspect involved in a code 3 chase that subsequently got away has been located by a 911 caller. His driver matches description of okay, Mustang Jax, Salim Mustang. Suspect is a high flight risk. Use extreme caution. Requesting units to head up. I on jedzie, a my... no takim siurem, jak policja ma z saliny policyjnej i my mamy jechać Crown Victorią, tak? Zajebiście po prostu. Policja... tam nas... saliny policyjne... a jak szczyla z rury.
Dobra, restartujemy sobie, musimy zrobić doskonały start, musimy... Tak, perfect launch i jedziemy mydelniczką, jedziemy Crown Victorią. Ja nie rozumiem, jak to jest, że my mamy Sally nagonić takim autkiem. No i mamy się pojawić w minutę 30 w miejscu, w którym jakby widziano go ostatnio, tak? I mamy go niby gonić. Szansa na to jest, natomiast w minutę 30 to on może być już w innym stanie. Ale dobrze, no my jedziemy policją, ciekawe czy możemy jakoś... Syreny włączyć, ale wydaje mi się, że nie w tym momencie na pewno. A jak możemy, to po prostu ja nie umiem jeszcze i nie dostałem takiej instrukcji. I dobrze, że nie pojechałem takim pseudoskrótem przez stację, bo już bym się raz tutaj zderzył. Ale szansa na dojechanie do mety jest i to nawet spora. Chociaż wiem, że są osoby, które tutaj mogą mieć dość spory problem również z tym. Dlatego, że samochód steruje się specyficznie. Specyficznie wygląda otoczenie, wyjątkowo też tutaj się zachowuje pod względem kontr i też trzeba dość wcześniej skręcać, żeby on w ogóle jakoś się zachował. Jest to Crown Victoria, Police Interceptor, samochód również z V8, nie ma jakoś strasznie dużo mocy, wydaje mi się, że tam, nie wiem ile może mieć, no 300 koni przynajmniej ma, no ale jest to autko takie typowe, wiecie, policyjna, typowa jednostka policyjna, niekoniecznie pościgowa kiedyś w USA. No teraz mamy już inne samochody, ale no Crown Victoria dalej też są. Dalej coś tam ścigają i dalej coś tam jeżdżą. I teraz uwaga, hops. Idealnie, no powiedzmy, że idealnie. Mamy 10 sekund i meta jest tuż przed nami, ale no daliśmy radę. Krótkie wydarzenie na sam koniec. Także fajnie, bardzo fajnie. I tym przemiłym akcentem dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Postaram się, żeby on był w miarę przyjemny, żeby dało się coś tutaj obejrzeć. No i decyzja należy do was, czy będą odcinki, czy będą to live'y, a i tak coś na odcinkach będzie. Dziękuję wam bardzo, miło było nagrać po tak długiej przerwie i miło było pojeździć. Jeszcze coś tam umiem, tymi rękami jakoś tam wyjeżdżę. Także podłokietniki w dół. Późno już? Która jest? No już prawie 23, ale spokojnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w następnym. Cześć!